What the foul? Paul George dochodzi do siebie po paskudnej kontuzji. Gracz Indiana Pacers Paul George doznał paskudnej kontuzji podczas pokazowych gierek w zeszły piątek w Vegas. Wszyscy pamiętamy złamania jak z horrorów Kevina Ware i Andersona Silvy. George miał duże szanse na grę w wyjściowym składzie. Po treningu pogrywał 1-1 z Kevinem Durantem i Jamesem Hardenem. Podczas jednej z akcji George wsadzał piłkę do kosza i lądował na ziemi. W tym momencie źle postawił stopę i stało się to. Gra została przerwana na 10 minut i zawodnik opuścił parkiet na nożach. George złamał kość piszczelową i strzałkową. Przeszedł już operację i opuści szpital w przeciągu kilku dni. Na Twitterze mogliśmy zobaczyć wiadomość, jaką adresował do swoich fanów.